Hej, siemaneczko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku serii Być jak Horgacher. Dzisiaj mamy na planie konkursy Willingen i Wiśle. Liderem Pucharu Świata Piotr Żyła. No i na tej końcówce sezonu jeszcze walczyć będzie o tą o to zwycięstwo Pucharze Świata. Ziobro i Stoch matematyczne szanse mecz Kubacki, ale wątpię, żeby akurat aż tak, żeby coś takiego się stało, żeby to Kubacki wygrał kryształową kulę, aczkolwiek oczywiście wszystko może się zdarzyć. Więc dobra, przejdźmy do pierwszego konkursu Willingen. Ok, jesteśmy w Willingen, kwalifikacje zacznie Bartłomiej Kusek, informacje o skoczni. Wielkość skoczni 145 metrów, punktka 130 metrów, wartość 1 metra to jest 1,8 punkta za metr. To jest największa skocznia, która nie jest skocznią mamucią, z tego co mi się wydaje. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzu. Na razie prowadzi Vincent dekompensowała po skoku na 144,5 metra i jest wiatr pod narty. No i skaczemy na igielicie. Pierwszy z naszych Maciej Kot, słabe wyjście z progu. Ojej, no w konkursie nie będę mógł tak skakać, ale wiecie, no kwalifikacje. Ja tak zawsze skaczę w kwalifikacjach. To jest po prostu przykrywka. Zasłona dymna przed rywalami, teraz Kubacki. Też słabo, to samo. No, ale wiecie, że ze mną będzie lepiej jak zawsze. Mam taką nadzieję oczywiście. No nie, nie, halo. Jak już pociągnę skok, to i tak skoczę, to i tak upadnę, nie? Bo to jest... No, oczywiście. Okej, Kamil teraz ładnie. Głębiście, czy po zakończeniu tej serii chcecie dalej DSJ-a na kanale, bo jednak jest to seria, na której przyszliście, po której która przyciągnęła tak naprawdę jakąś część z was, tak? Nie tylko FIFA. Więc piszcie, czy chcecie też tego DSJ-a później, bo miałem pomysł na Puchar Świata Polityków i miałem też pomysł na Puchar Świata Widzów. Dobrze. Więc skończyliśmy kwalifikację, wygrał pan Sądek Humzywana i przez nasze Piotr Żyła 24. No i konkurs zaczyna Karol Geiger. Aczkolwiek prowadzi Andre Tande, 143 metry skoczył Norweg. No i zobaczmy, czy Maciek Kot skoczy lepiej niż w kwalifikacjach. Okej, ładnie wyszedł z progu. I widzicie, to jest to, co ja mówiłem. To była zasłona dymna przed rywalami. Około będzie, nie wiem, trzecie, szóste miejsce, takie sobie noty dostał. No, 8 punktów straty, 8,5 punkta do Andre Tande. Teraz Kraft objął prowadzenie, będę zaraz musiał sprawdzić, ile skoczył. No i czy Kubacki da radę go pokonać? No, on też nieźle wyszedł z progu. Ładnie leci. Niezły skok Dawida. 10 miejsce, 143 metry skoczył Kraft, 139 Dawid Kubacki. No i teraz Jan Ziobro. Upadek w kwalifikacjach, jak będzie teraz, chyba spóźnił lekko wyjście z progu, chociaż miałem nadzieję, że pociągnie ten skok Janek. Okej, nie jest najgorzej, około 140 metrów, dokładnie równe 140, jest szósty ex aequo z Fettnerem, który osiągnął tę samą odległość, więc mieli identyczną notę. Ogółem mieli identyczną notę, tak. I teraz Stoch źle wyszedł z progu, oj. Będzie problem, oj. Przepraszam. Ale zepsułem, 111,5 metra jeszcze upadek. No i Kamila w drugiej serii nie mamy. Czy Piotr Żyła to wykorzysta i będzie mógł już praktycznie dzisiaj świętować zwycięstwo w Pucharze Świata. Bardzo dobry skok Piotra Żyły. 11 miejsce, 139,5 metra, więc nie mamy tylko Kamila Stocha w drugiej serii. No nie, no kurde, zepsułem to. I to fatalnie. Lanisek prowadzi, teraz Kubacki 12 po pierwszej serii, 139 metrów. Okej, wyszedł nie najgorzej z progu, ładnie prowadzi narty. Około 137, oj, 137,5, drugi. Teraz Piotr Żyła. Na pewno, żeby już po prostu móc się cieszyć, to bym musiał dzisiaj wygrać. Ale na pewno nie w tym konkursie, na pewno nie w tym konkursie, może pójdzie mu lepiej w Wiśle, teraz czwarty. Więc przegrywa też z Dawidem Kubackim, który już jest awansował do pierwszej dziesiątki. Teraz Maciej Kot, ładnie. Ładnie prowadzi narty i to jest niezły skok. 136 metrów, jest drugi, wyprzedza Kubackiego. Żyła z tego co... Nie, Żyła jeszcze chyba nie jest w pierwszej dziesiątce, teraz Jan Ziobro.
Okej, nie najgorzej, ładnie Janek. Nie będzie najlepszy z naszych w tym konkurcie, będzie chyba drugi teraz, tak jest, 137,5 metra. Piąte miejsce zajmuje Ziobro, wygrywa Andre Tandy, drugi Kraft, trzeci Lanisek, czwarty Popinger, szósty Kot, siódmy Kubacki, ósmy Preutz, Domen Preutz, dziewiąty Piotr Żyła, dziesiąty Klemens Murańka, więc no niestety tylko zabrakło nam Kamila Stocha tutaj. Dobrze, zobaczmy jak to tam wygląda. Żyła dalej liderem oczywiście i przewaga 35 punktów nad nad Janem Ziobro, który awansował na drugie miejsce. I przewaga 59 punktów nad Kamilem Stochem. Ponad 100 punktów przewagi nad Kubackim, jest to co mówiłem, Kubacki raczej już się tu nie włączy w walkę o kryształową kulę. Mam nadzieję, że jeszcze Kot powalczy o to piąte miejsce, ale no musiałby wygrać, a Kraft by musiał... Kraft i Preutz, chociaż Peter Preutz teraz też nie był w drugiej serii. Kraft by musiał też nie być w drugiej serii w jednym z konkursów. Dobrze, zobaczmy, Wisła. Jesteśmy w Wiśle. Informacje o skoczni, wielkość skoczni 134 metry, punkt K 120 metrów i wartość 1 metra 1,8 punkta za metr, zaczyna Bartomiej Kucek. A prowadzi Anze Semenić, 120,5 metra, wiatr minimalnie w plecy, Belka 12, no już metr na sekundę około w plecy, Maciej Kot jako pierwszy z naszych. Nie umiem tu skakać, zwłaszcza z wiatrem w plecy, no około 120 metrów skoczył Maciek. 120,5 i mimo, że osiągnął taką samą odległość jak Anze Semenić, jest dopiero 10. Zobaczcie jakie to są minimalne różnice punktowe. Teraz Dawid Kubacki. Oj, za wcześnie wyszedł z progu. Dobrze, że ma tą kwalifikację Dawid. Teraz Kamil Stoch. No by dramat jego na pewno w Willingen. Teraz słabo skoczył, 120,5 metra. Teraz Ziobro. Kiepsko. Kiepsko to wygląda. Bardzo kiepsko to wygląda. Teraz Żyła. Nie wiem, trochę nudne jest to oglądanie jak sobie skacze i ten... Mógłbym sobie opowiadać wam jakieś nie wiem, historie z życia wzięte, tak? Podczas gry w DSJ, ale jeszcze w sumie na to nie wpadłem. Znaczy teraz na to wpadłem, że skacze 121,5 metra. No i tak się kończyły kwalifikacje. I teraz prowadzi William Rhodes. Ja wam opowiadam historyjki na live'ie takie ciekawe, a tutaj nie mam jakiegoś pomysłu na gadanie. Teraz ładnie Maciek. Nie no dobra, przeceniłem to. Przeceniłem te wybicie. 32 miejsce i Maciej Kota nie ma w drugiej serii. Kurde, co się ze mną dzieje nagle? Ja rozumiem, że tutaj już jest zapewnione, że Polak wygra kryształową kulę. Teraz no nie najgorszy skok Dawida Kubackiego na te warunki, 122 metry i jest drugi, przegrywa z Rhodesem o 2,4 punkta. Teraz Kamil Stoch. No powiedzmy. No nie najgorzej, będzie gdzieś trzeci, nie drugi, 120,5 metra. No i jak skoczy Jan Ziobro? No tutaj by się przydał dobry skok Janka. No i Janek już raczej nie powalczy o tą kryształową kulę, dokładnie wypada z tej walki, bo tak naprawdę, no bo zostaną dwa konkursy, a Janka nie będzie teraz w drugiej serii. Teraz Piotr Żyła, no i to i pokazuje, że on chce ten Puchar Świata wygrać. Drugie miejsce, 123 metry, najdłuższy skok w pierwszej serii, no jednak słabe noty. I jest ex aequo ze Stochem po drugiej serii na drugim miejscu, czwarty Kubacki, niestety Macieja Kota i Jana Ziobry nie mamy w drugiej serii, ale no wiadomo, widać, to są ci najlepsi, chociaż nie no, Ziobro był przed Stochem, ale no to są chyba ci najlepsi, najlepsi skoczkowie w tej chwili. Hajbek prowadzi, no i czy Kubacki będzie na podium, uwaga. Chyba spóźnił wyjście z progu Dawid Kubacki, leci nisko nad zeskokiem, to jest bliski skok, krótki skok, 118 metrów. No i albo Kamil, albo Piotr Trek musieliby zepsuć skok, żeby Dawid był na podium, bo nie sądzę, żeby lider skok zepsuł. Teraz Kamil, no Kamil psuje ten skok. Jest czwarty, więc Kamila Stocha nie ma na podium, Kubacki już na pewno na podium.
No i Piotr Żyło. Potrzebowałby teraz zwycięstwa. Oj, za mocno mi się myszką tutaj ślizgnęło. Co ja zrobiłem? Nie, to nic, żeby były emocje, oczywiście, że nie, no ale... Co się stało? Jeszcze Rhodes zepsuł skok. Rhodes zepsuł, podobnie jak żyła. Rhodes jeszcze... No dalej skoczył, ale... Nie, Jezus, jak ja to mogłem tak spartaczyć? No trudno, mamy podium Kubackiego, czwarty stoch. I 27 Piotr Żyła. Zobaczmy, jak to wygląda na dwa konkursy przed końcem sezonu. I tu będzie naprawdę zacięta walka. Jednak Kubacki powalczy dzięki temu drugiemu miejscu, które było jego czwarty raz za drugie miejsce. Wszyscy wygrali nasi oprócz Maśka Kota i to jest smutne w sumie, no. To jest smutne. No dobra, nie przedłużając, ja się z wami będę żegnał. W tym odcinku byłoby na tyle. Jeśli materiał wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to naciśnijcie czerwony przycisk na dole. A żeby być na bieżąco z moimi materiałami, to naciśnijcie dzwoneczek. Więc to wszystko. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!